Drodzy marszałkowie, Wysoka Izbo. Tematem tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży są wartości bohaterów niezłomnych, które przetrwały do dzisiaj. W dzisiejszych czasach patriotyzm jest ważną częścią naszego życia. Tak było od zawsze. Ale czy aby na pewno właściwie go rozumiemy? Nasz patriotyzm jest kształtowany przez rodziców, nauczycieli oraz nasze najbliższe otoczenie. Gdy już wiemy, czym on jest dla nas, możemy kształtować go w innych. Mamy ku temu wiele sposobów, aby to zrobić. Zachęcam jednak, aby inspirować się przy tym naszymi niezłomnymi bohaterami, którzy powinni być dla nas wzorem patriotyzmu. Oni byli gotowi oddać życie za nasz kraj. Ale czy my, uważający się za patriotów, jesteśmy w stanie to zrobić? Niestety, coraz częściej patriotyzm nie jest prawdziwy, jest sztuczny. Prawdziwy patriotyzm to jest nie tylko wywieszenie flagi i postawienie znicza pod grobem nieznanego żołnierza. Jest to prawdziwe przekonanie w sercu, że jest się Polakiem, a wszyscy razem tworzymy jeden silny polski naród. Jest to kierowanie się starą patriotyczną zasadą – Bóg, honor, ojczyzna. Tak jak wcześniej nasi bohaterowie. Kształtując więc swój patriotyzm, patrzmy na autorytety i bądźmy patriotami, takimi prawdziwymi, z całego serca. Na koniec chciałbym dołączyć się do prośby kolegi posła, aby w najbliższym roku móc zorganizować kolejne obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dziękuję.